Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie, w imieniu całej społeczności naszej gminy i wszystkich gości, którzy dzisiaj są na uroczystościach, witamy Cię bardzo serdecznie. Witamy Cię bardziej serdecznie, że to Ty dwa lata temu, w 14 roku, święciłeś pomnik naszego wielkiego Polaka, który może mi się szczycić w Łochowie. Od dwóch lat w tym właśnie miejscu obchodzimy wszystkie uroczystości patriotyczno-narodowe. Jesteśmy bardzo radzi, że jesteś dzisiaj razem z nami. Chcieliśmy Ci przekazać malutką pamiątkę. Takie po pierwsze, tylko może od razu podam księdzu asystentowi, bo jest ono dosyć pokaźny fakt. Jako muzyk słuchany i podziwiany był na najwyższych scenach świata, ale Paderewski, który urodził się w Kuryłowicach na terenie zaboru rosyjskiego, poznał gorzki smak niewoli. Poznał też gorzki smak braku ojczyzny. Powiadał tak: uwielbiam muzykę, ale jeszcze bardziej kocham moją ojczyznę. Całkowicie oddany, właściwie całe jego życie, to jest wyrażona miłość do ojczyzny. On, który wielki, znany, sławny, stawał się jałmużnikiem po prośbie, zbierając wszystko, co może pomóc ojczyźnie w jej wyzwoleniu i jej niepodległości. Możemy być dumni, że mieliśmy takich wspaniałych ludzi, że mieliśmy bohaterów, którzy walczyli o Polskę, że mieliśmy takich wielkich intelektualistów, wielkich pianistów, wielkich mężów stanu. Musimy o nich pamiętać, bo pamiętając o nich, wyznaczamy również i zawieszamy wysoko poprzeczkę dla obecnych polityków, bo oni powinni chcieć i robić wszystko, żeby im dorównać. Dziękuję bardzo. Ja w imieniu wszystkich samorządów, które tutaj są obecne, chciałbym na ręce pana marszałka gorąco podziękować za tą uchwałę, bo Łochów, powiat węgrowski, już od dawna, a najwcześniej szkoła katolicka w Julinie, jeszcze wtedy jak była szkołą powszechną, upodobała sobie Paderewskiego. On dla nas takim jest drogowskazem i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej bardzo na ręce pana marszałka za to wszystko dziękujemy. Instrumencie. Zniszczy całą moją karierę. I to oślepiające światło też zniszczy całą moją karierę. Ja tak bardzo uwielbiam półmrok. Nie marudź, Niuncio. Grałeś już ze świeżo zoperowanym palcem. Pamiętasz, jak krew zalewała ci klawiaturę? Ty zawsze przezwyciężasz problemy. Trochę chmur, trochę słońca, coś z początku, coś z końca. Trochę pieprzu, ciut mięty, część dróg prostych, część krętych. Ciut poezji, ciut prozy, trochę plew, trochę ziarna taka. Dla nas bardzo ważne to, że Senat przyjął uchwałę, że pan ją skierował pod obrady Senatu, że staje jednogłośnie przyjęta. I za to, że jest pan dzisiaj nami w tym szczególnym dniu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Była taka dokładnie jak trzeba, miała salę tak wiele jak dwa. Tyle piekła w niej było, co nieba. Taka miłość w sam raz akurat. Grać będzie Adrianna Medak.